Nazywam się Alessia Di Donato, jestem szefową kuchni, lubię wypieki i cukiernictwo. Ja jestem Włoszką, Rzymianką dokładnie. Przyjechałam do Polski 8 lat temu. Na Podlaszu żyłam mniej więcej 6 lat temu, teraz żyję w Warszawie. Ja jestem Rzymianką, jak powiedziałam wcześniej, tylko kuchnia żydowska jest bardzo mocna część kuchni włoskiej. Jest bardzo, bardzo połączona z naszą kuchnią regionalną. Dzisiaj zrobimy białysy właśnie, a propos Białego Stoku. I białysy to jest specjalność, to jest bułka z cebulami i z makiem. To jest specjalność, która pochodzi z Białego Stoku, Białystok. To jest specjalność, która zniknęła, w ogóle nie ma w Białym Stoku dzisiaj, ale możemy znaleźć białysy w Nowym Jorku. Drugie danie, które będziemy robić dzisiaj, to jest concia di zucchine. Co to znaczy? Concia to jest czasownik conciare, czyli condire. To są cukinie zmarzone z zalewą, zrobiona z octem, z białego wina i z miętą, po prostu, i z czosnkiem. Cukinie są zmarzone i zalewane z tymi różnymi produktami. I to jest po prostu potraw cucina povera, to znaczy kuchnia biedna, czyli kuchnia, która używa, co to mamy. To jest rurka, czyli po włosku canna, bambusowa, di bambù. I to jest rurka, z którą można zmazić słynne cannoli sicylijskie, czyli cannoli siciliani. I babcia moja używała tę rurkę, żeby zmazić cannoli, albo żeby zmazić też cannoli, ale na słono, zrobione z ciasto kruchem, ale na słono. I bardzo mi jest, no to ja bardzo, bardzo lubię i używam te rurki, prawdę mówiąc, też w kuchni profesjonalnej. Najbardziej tęsknię jest piacere della tavola, czyli miłość stojąc na stole. My dużo czasu spędzimy na stole, rozmawiając, ale przede wszystkim się kłócimy na stole i to tęsknię. Ja życzę smacznego, quindi auguro buon appetito a tutti quanti.